Zadanie szóste. Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności jest przedział. Czyli taką nierówność po prostu najpierw musimy rozwiązać, aby wskazać prawidłową odpowiedź. Teraz nierówność tę przepisuję. No i aby ją rozwiązać, najprościej będzie przemnożyć ją obustronnie przez liczbę 4, czyli przez wartość, która stoi w mianowniku. Możemy sobie zapisać 4 razy 8x odjąć 3 dzielone na 4, to się równa 6x razy 4 albo 4 razy 6x, to nie ma znaczenia, ponieważ mnożenie jest przemienne. No i tutaj widzimy, że mianownik nam się redukuje do jedynki, tu zostaje 1, tu zostaje 1, więc po lewej stronie tej nierówności my uzyskujemy 8x minus 3, które jest większe niż 24x. I oczywiście na tym etapie, jak już mnożymy obustronnie tę nierówność przez pewną liczbę, w tym przypadku przez 4, to od razu moglibyśmy zapisać tę postać. Natomiast, żeby uniknąć pomyłki, jak najbardziej taki zapis jest zapisem prawidłowym. I teraz na tym etapie przenosimy wszystkie niewiadome na lewą, wiadome na prawą, pamiętając o zmianie znaku. Otrzymujemy dzięki temu 8x minus 24x musi być większe niż 3. 8x odjąć 24x jest równe minus 16x i to dalej musi być większe niż 3. Na tym etapie obustronnie nierówność tę dzielimy przez liczbę minus 16, otrzymując x, który jest mniejszy niż liczba minus 3/16. No i na tym etapie musimy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Otóż tutaj nierówność dzielą obustronnie przez liczbę mniejszą od zera, dlatego znak mniejszości większości musiałam zamienić na przeciwny. Natomiast tutaj uzyskaliśmy liczbę mniejszą od zera. Dlaczego? Dlatego, że trójka jest dodatnia, minus 16 jest ujemne, czyli w tym miejscu dzielimy przez siebie nieparzystą liczbą liczb mniejszych od zera, dlatego rezultat musi być liczbą mniejszą od zera. No i teraz na tym etapie narysujemy sobie oś. Dlaczego? Pamiętaj o tym, że za każdym razem, kiedy mamy nierówności, dobrze jest narysować sobie wykres takiej nierówności. Zaznaczamy tutaj liczbę minus 3/16. X musi być mniejszy, a nie mniejszy lub równy, dlatego zaznaczamy na osi tę liczbę otwartym kółkiem. X musi być mniejszy, więc zaznaczam wszystkie liczby, które na osi liczbowej leżą na lewo od tej wartości liczbowej. I teraz możemy zapisać przedział, którym są wszystkie liczby rzeczywiste należące do przedziału od minus nieskończoności do liczby minus 3/16 i jest to przedział obustronnie otwarty, co oznacza, że liczba minus 3/16 do tego zbioru nie należy. No więc tutaj prawidłową odpowiedzią będzie odpowiedź C.